Witajcie moi drodzy. Dzisiaj z Osady Słowiańskiej nad Zalewem Strzegocickim opowiem Wam o wynikach najnowszych badań, gdzie przebadano mnóstwo próbek DNA zarówno ze starożytności, jak i z wczesnego średniowiecza, które to wyniki rzucają nowe światło, a być może bardzo wiele wyjaśniają na temat pochodzenia Słowian i najdawniejszej historii ziem polskich. W tym roku, dokładnie w sierpniu, na łamach czasopisma Genome Biology, bardzo zacnego czasopisma naukowego, zespół pod przewodnictwem profesora Marka Figlerowicza z Polskiej Akademii Nauk z Instytutu Chemii Bioorganicznej opublikował bardzo ciekawy artykuł. Przeanalizowałem ten artykuł bardzo dokładnie i podzielę się dzisiaj z Wami moimi wnioskami na jego temat i zobaczycie, że moje wnioski będą nieco inne od wniosków całego zespołu badawczego, który ten artykuł opracował. Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, dlaczego oni nie wzięli pod uwagę tak istotnych elementów, które ja Wam przedstawię w moich wnioskach z tego artykułu. Ale zacznijmy od tego, jak oni doszli do tych wspaniałych danych. W całym tym projekcie badawczym naukowcy przebadali prawie 500 próbek DNA dawno zmarłych ludzi z terenów Polski. Pobrali próbki z 5 cmentarzysk kultury wielbarskiej, która znajdowała się na Pomorzu, a także z 27 cmentarzysk wczesnośredniowiecznych z terenów Polski. Dlaczego wzięto pod uwagę tylko i wyłącznie kulturę wielbarską? Otóż była to jedyna kultura archeologiczna istniejąca na początku pierwszego tysiąclecia naszej ery, która miała obrządek pogrzebowy szkieletowy. Dalej na południe, gdzie była kultura przeworska, ludzie byli kremowani, więc prawie nie ma tam wcale szczątków ludzkich zachowanych do naszych czasów. Tam cmentarzyska to są po prostu urny z prochami ludzi, z których już DNA nie da się wyciągnąć po 2000 lat. Dlatego wzięto tylko i wyłącznie tych ludzi z północy, którzy grzebali swoich zmarłych i byli to, według wszelkich danych historycznych, które posiadamy, goci, którzy tutaj przypłynęli w pierwszym stuleciu po narodzeniu Chrystusa przez Bałtyk, ze Skandynawii i osiedlili się tutaj, tworząc właśnie tą kulturę wielbarską. Dalej ta kultura rozszerzała się głównie na południe i na wschód poprzez Kotlinę Hrubieszowską, dotarli aż na Ukrainę. Trochę też ta kultura wielbarska rozszerzała się na zachód, obejmowała większe części Pomorza. I to jest pierwsza pula danych, czyli mamy 5 cmentarzysk kultury wielbarskiej i z nich mnóstwo próbek ludzi, którzy zostali tam pochowani mniej więcej 1500 do 2000 lat temu. Następnie przebadano 27 cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, głównie z terenów Wielkopolski, w okolicy Gniezna, Poznania, tam tych cmentarzysk jest stosunkowo dużo znalezionych i wzięto setki próbek wczesnośredniowiecznych, można powiedzieć, Polaków i porównano te sekwencje genów. Otóż głównym wnioskiem z tego badania jest brak luki w kontynuacji genetycznej od starożytności po wczesne średniowiecze. Czyli naukowcy, analizując te dane z kultury wielbarskiej, stwierdzili, że ludność mieszkająca na terenie Polski we wczesnym średniowieczu może być kontynuacją tej ludności kultury wielbarskiej. To znaczy, że niekonieczna była wielka migracja Słowian, ażeby takie wyniki genetyczne uzyskać z tych cmentarzysk wczesno-średniowiecznych. I to dla wielu osób bardzo mocno wierzących, że Polacy na terenach dzisiejszej Polski byli od pra wieków, jest koronny argument mówiący o tym, że żadnej migracji Słowian ze wschodu nie było. Tymczasem
przyjrzyjcie się dokładnie wynikom tych badań i zobaczcie, że tak wcale nie jest. Najbardziej obrazowym wynikiem tych badań są te diagramy. Po lewej mamy wyniki badań DNA ludności gockiej, po prawej mamy wyniki badań DNA ludności słowiańskiej z X-XIII wieku. Oczywiście nie dało się wziąć ludności wcześniejszej słowiańskiej, ponieważ Słowianie wcześniej też palili swoich zmarłych. Tam na dole jest legenda, ale wiem, że na ekranach swoich nie zawsze jesteście w stanie się w nią wczytać, więc powiem tak ogólnie. Te kolory pomarańczowo-czerwone to są komponenty praeuropejskie w genomie tych ludzi. Komponent żółty jest to element wschodnioeuropejski, natomiast komponent granatowy jest to część germańska. I już na pierwszy rzut oka widać znaczące przesunięcie w kierunku żółci, że tak powiem. Goci mają bardzo mocno zarysowany ten komponent granatowy, germański, północno-zachodnioeuropejski. A u Słowian mieszkających w Polsce ten kolor granatowy jest zdecydowanie mniej widoczny. Ciekawiej robi się, kiedy przyjrzymy się tym danym dokładniej. Tutaj mamy zestawienie dwóch bardzo blisko położonych od siebie cmentarzysk. Oba znajdują się w Wielkopolsce. Kowalewko jest jednym z najbardziej wysuniętych na południe cmentarzysk gockich z późnej starożytności. Natomiast Poznań, wiadomo, stolica Wielkopolski. Zobaczcie, że tutaj te różnice nie są takie drastyczne. Szczególnie jeżeli byśmy wzięli jeszcze Santok, który jest wybitnie germański, że tak powiem, jeżeli chodzi o te badania. W przypadku Santoka rzeczywiście to przesunięcie w kierunku żółci nie jest duże i tutaj rzeczywiście można się dopatrywać dużej kontynuacji genetycznej, jeżeli chodzi o ludność germańską, przedsłowiańską sprzed V wieku naszej ery. Santok mamy mocno z komponentem tym granatowym. Natomiast sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy przeniesiemy się na południe. Mamy na przykład Groszowice, gdzie w tym jednym, co prawda tylko w przypadku, który tam przebadano, jest zupełnie żółty pasek, prawie w ogóle nie ma komponentu germańskiego. I tutaj widzicie zestawienie takich bardziej słowiańskich cmentarzysk, które wyglądają już skrajnie inaczej niż Pruszcz Gdański po lewej prezentowany, który jest typowo germańskim cmentarzyskiem z późnej starożytności. I tutaj nasuwa się moim zdaniem bardzo smutny wniosek. Mianowicie w tym badaniu mam wrażenie, że celowo nie wzięto pod uwagę cmentarzysk z południa Polski, gdzie te wyniki badań genetycznych byłyby zupełnie inne w stosunku do wyników wielkopolskich. Wzięto Wielkopolskę, która, tak jak wspomniałem, jest blisko spokrewniona z Pomorzem, więc tam ten komponent germański można było wykazać maksymalnie dobitnie w tych badaniach. Natomiast gdyby wzięto południową Polskę, to wyniki te byłyby zupełnie inne. Więc trochę niestety wygląda mi to jakby dobieranie danych pod tezę, którą chce się obronić. Tak czy inaczej, badania bardzo ciekawe, jak widzicie, a trochę jeszcze wyjaśnienia, jak to było z tymi gotami. Bardzo istotne w tym badaniu jest to, że oni wzięli pod uwagę tylko i wyłącznie ludność kultury wielbarskiej, gotów. Goci, tak jak wspomniałem, później emigrowali na południe i na wschód i w IV wieku naszej ery stworzyli tam na terenie dzisiejszej Ukrainy potężne państwo, które było już konglomeratem, jeżeli chodzi o etnos, ponieważ to nie byli tylko goci, ale tam była też spora domieszka słowiańska oraz spora domieszka sarmatów, którzy wcześniej zajmowali te tereny. I ci ludzie później zostali przepędzeni przez Hunów, częściowo pokonani, częściowo wcieleni do ich armii, ale część ludzi z nich także wróciła później na teren dzisiejszej Polski, ponieważ Hunowie byli tym akceleratorem, który rozpoczął wielką migrację Słowian. Tak, będę ciągle upierał się przy wielkiej migracji Słowian,
na zachód. Dlaczego tak jest? Otóż widzicie, porównanie tych wyników badań genetycznych jasno pokazuje różnice w genetyce zarówno ludzi z kultury wielbarskiej, czyli gotów, jak i wczesno-średniowiecznych Polaków. Ten komponent wschodnioeuropejski jest tutaj ewidentny i widać go gołym okiem. Co więcej, zobaczcie, że oni wzięli pod uwagę praktycznie tylko i wyłącznie groby znajdujące się w Wielkopolsce. Wielkopolska znajdowała się bardzo blisko gotów i to nie jest zaskoczenie, że część tego etnosu mogła tutaj mieć swoją kontynuację genetyczną. Co więcej, wcale nie dziwi mnie to, że goci nie wyparowali z Pomorza wraz z najazdem Hunów i wielu z nich zostało tam na kolejne wieki, ponieważ nie mamy też w źródłach żadnej informacji o tym, żeby właśnie Germanie mieszkający na Pomorzu przed najazdem Hunów później to Pomorze jakoś masowo opuścili. Opuścili je ludzie mieszkający bardziej na południe, którzy mieli większy styk z tymi Hunami, czyli Wandalowie, czyli Burgundowie, czyli Haslingowie. Te plemiona, które znamy z terenów dzisiejszej Polski, które mieszkały tam w starożytności. I oni ewidentnie opuszczają nasz kraj i uderzają, ruszają na zachód. Oczywiście pustka osadnicza nie oznacza wcale, że była próżnia, że tutaj nikt nie został. Myślę, że spokojnie połowa z tych Wandalów i innych germańskich plemion, które mieszkały na terenie Polski, jednak została tutaj i zasymilowała się dość szybko ze Słowianami, którzy tutaj przybyli w dość znacznej liczbie. Ta liczba Słowian musiała być na tyle znaczna, że zdominowali oni kulturowo pozostałości germańskie na tym terenie, ponieważ ewidentne jest, że w V i VI wieku kultura materialna na terenie Polski ulega drastycznym zmianom. Typowe dla wcześniejszej kultury przeworskiej budownictwo, typowe artefakty zmieniają się na zupełnie inne. Ceramika jest typowo słowiańska, budynki są typowo słowiańskie, więc ewidentnie jest tu duża zmiana kulturowa, potwierdzona w tych właśnie też badaniach genetycznych zmianą genetyczną populacji. Natomiast jeszcze raz powtarzam, wracając do głównej tezy badaczy, którzy opublikowali te swoje wyniki. Oni twierdzą, że nie ma cięcia. Nie ma czegoś takiego, że populacje starożytne wyparowały i następnie populacje wczesno-średniowieczne są już zupełnie inne. Że jest możliwość kontynuacji genetycznej od starożytnych Pomorzan po wczesno-średniowiecznych Wielkopolaków, bo tak naprawdę trzeba odbierać te badania. Tu nie chodzi o całą Polskę. Oni to bardzo uogólniają do całej Polski, lecz tak naprawdę chodzi tylko o Pomorze i Wielkopolskę. I z tym się zgadzam. Tutaj nie widzę żadnego błędu w tych badaniach. Rzeczywiście jak najbardziej taka kontynuacja jest możliwa i to, że geny wielkopolskie z wczesnego średniowiecza nie są skrajnie różne od genów wielbarskich, to jest całkowicie możliwe, aczkolwiek, tak jak widzicie ciągle, te różnice są i tak spore, pokazujące wschodnioeuropejski komponent. Co ciekawe, te badania udowodniły bardzo ładnie inwazję gotów z pierwszego wieku naszej ery. Pokazały, że goci zmieszali się z wcześniejszą ludnością, która tutaj zamieszkiwała, ludnością kultury pomorskiej. I to też pokazuje, że przynieśli komponent germański, którego wcześniej tutaj nie było. Czyli goci byli prawdopodobnie pierwszymi Germanami, którzy tutaj zamieszkali na terenie Pomorza, a ludność kultury pomorskiej wcześniejsza to nie byli jeszcze Germanie. Dlatego na przykład wcześniejsza kultura łużycka też wynika stąd, idąc w tył trochę, że nie była germańska, a Germanie dopiero przyszli później. Być może kultura pomorska już częściowo była germańska, tego do końca nie wiadomo, ale na pewno nie cofamy się z Germanami czy pragermanami do kultury łużyckiej. Także niezwykle ciekawe badania. Napiszcie,
co sądzicie o tych wynikach, ale zachęcam też bardzo do przeczytania w szczegółach tego artykułu. Link do niego oczywiście jest pod filmem. Nie jest to bardzo długi artykuł, można go przeanalizować, wyciągnąć własne wnioski. Nie dawajcie się zwieść prostym odpowiedziom na skomplikowane pytania, bo historia, szczególnie nasza wczesno-średniowieczna i starożytna, nie jest oczywista, nie jest banalnie prosta, ale badania takie jak te dają naprawdę bardzo mocne argumenty do tego, żeby stworzyć wreszcie spójny i praktycznie niepodważalny obraz tego, co działo się tutaj w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!